błogosławione niech będzie, niepokalane poczęcie. Uwielbiamy, Ojcze Cię, Ty cuda czynisz mnie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W chwili ciszy polećmy Bogu nasze intencje. Maryjo, Pani Niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swą pomocą i opieką. Amen. Maryjo Niepokalana, dziewicza niewinność jest szczególną Twoją ozdobą. Naucz nas cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym. Amen. Posłuchajmy komentarza brata Dominika do czwartego dnia naszej nowenny. Czystość. To słowo niezbyt popularne wśród dzisiejszych ludzi. Dlaczego? Czy to sprawa tego, że nie ma już ono dla nich żadnej wartości? A może to sprawa tego, że tak naprawdę źle je rozumiemy? Zdaje mi się, że to drugie. Jakby zależy na tym, abyśmy nie rozumieli. Po co? Bo w ten sposób chcę doprowadzić do tego, abyśmy utracili jedność z Panem Bogiem, przyjaźń z Nim. Wróćmy do czystości. Czystością i życiem czystości jest jak skopaniem stóp. W naszym sercu jest wypisany obraz Boga. To jest źródło czystości, do którego musimy się dokopać. Jednak grzech pierworodny, nasze grzechy osobiste, doprowadziło to do zasypania tego źródła. Kiedy tych grzechów było bardzo, bardzo dużo, no to możemy powiedzieć nawet o 2 kilometrach śmieci nad tym źródłem. I co zrobić? Ten obraz nie jest widoczny. To źródło nie jest widoczne. Jak dokopać się do tego źródła? Może Was zaskoczę, ale odpowiedzią jest łaska Boża. Niepokalane poczęcie Najświętszej Marii Panny. Czyja to zasługa? Czy Maryi? Nie. Łaska Boża. Kiedy patrzymy na Maryję, to widzimy kobietę, która żyje Słowem Bożym. Dlaczego żyje? Bo ma do Niego dostęp cały czas. To Słowo Boże jest w naszym sercu. Ten obraz Boga to jest Słowo Boże. Gdybyśmy byli niepokalani, jak Maryja, czyli dotarlibyśmy do tego obrazu, odrzucilibyśmy wszystko, co ten obraz przesłania, to nie potrzebowalibyśmy spisanego Słowa Bożego. Bo w naszym sercu odkrylibyśmy obraz Boga, te dzieje historii zbawienia, dzieje dobrego Boga. Razem z Maryją sięgnijmy po Pismo Święte. Razem z nią zaczerpnijmy ze Słowa Życia. Niech to Słowo, połączone z łaską Boga, oczyszcza nas, abyśmy doszli do stanu bycia czystym. Pomódlmy się teraz słowami hymnu Cała piękna jesteś Maryjo, wychwalając wielkie rzeczy, jakie Bóg w niej uczynił. Cała piękna jesteś Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela.
Tyś chlubą ludu naszego. Tyś ucieczką grzeszników, o Maryjo, Panno najroztropniejsza, o Matko najmiłosierniejsza. Módl się za nami i wstaw się u Twego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. W poczęciu Twoim, Panno niepokalanaś była, módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła. Módlmy się. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś się od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kochani, cieszymy się bardzo, że jesteście z nami i że wspólnie możemy się modlić. Zapraszamy Was na jutro, na kolejny dzień naszej nowenny. Szczęść Boże!